I ja wiem, czy ta publiczność mnie będzie lubiła, czy nie. A nikt nie powiedział już słowa. Już na samym początku, tak? Już? Tak. Jest, emanuje jakaś ze strony publiczności, płyną jakieś dobre lub złe prądy. I również jest w drugą stronę. Jeżeli aktor jest nie w formie, bo go spotkały różne rzeczy i nie potrafi tego schować pod płaszczykiem techniki aktorskiej, to też może wzbudzić niechęć u widowni, pomimo tego, że na przykład gra postać, która powinna być zaakceptowana przez widza. To bardzo piękny zawód uprawiam, naprawdę. Chciałem panią bardzo i państwa bardzo o tym przekonać. To jest najpiękniejszy zawód świata. Ale nie chodźcie wszyscy, bo ja teraz widzę, że wszyscy chcą być aktorami. A to tragedia. A wie pan, że przecież jest sporo aktorów, głównie mężczyźni, którzy są, którzy właśnie tak trochę jakby dewaluują to, co robią, że to jest niepoważny zawód i chociaż dalej są tymi aktorami, trochę to w tym hipokryzji. Niech natychmiast odejdą z tego zawodu. Jest tyle pięknych zawodów na A. Nie musi być aktor, no. A kelner, a kierowca. A lekarz, a prawnik. Prawda? Także jest dużo zawodów na A.